Ozdobił ścianę bloku stojącego na styku ulic Noniewicza i generała Józefa Dwernickiego. Mural zaprojektował znakomity polski grafik Andrzej Pongowski. Suwałczanie docenili jego talent i bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat grafiki zdobiącej smutny do niedawna szczytowy mur budynku. Jednak gdy kręciliśmy zdjęcia do tego materiału kilka osób podzieliło się z nami. Identyczną w treści uwagą. Szkoda, że nie można malowidła obejrzeć w całej krasie, spoglądając na dzieło z pewnej odległości od strony plazy. Skutecznie niestety zasłania go korona rosnącego przy skraju ulicy drzewa. Nikt oczywiście nie oczekuje usunięcia drzewka. Niektórzy z recenzentów rozważają jedynie, czy aby nie przyciąć trochę jego korony. A co wy o tym sądzicie?